Cześć, jestem Jonasz Zemski. Przyjechałem z Leszna, zespół szkół technicznych. Dzisiaj już trzeci raz, czyli trzeci rok. Dzisiejszy test był łatwiejszy niż myślałem, aczkolwiek było kilka pytań, które były naprawdę dość ciekawe i interesujące i jednocześnie dość trudne. Na pewno z maszyną służącą do ACEA. Dość nie spodziewałem się na czegoś takiego. Dużo pytań było dosyć nie tyle z książek wyrwanych, co raczej z wiedzy o ciekawostkach. Myślę, że jeżeli ktoś się głębiej interesuje, sobie dobrze poradził i wyniki nie będą takie złe. Jestem Michał Jastrzębski, przyjechałem z Ostrowi. Wziąłem udział w teście, gdyż chciałem sprawdzić swoje możliwości, chciałem sprawdzić swoją wiedzę. Jak mi pójdzie, no to się okaże za chwilę. Test, niektóre pytania były, można powiedzieć, banalne, z którymi spotykam się na co dzień, a niektóre, no pierwszy raz, szczerze powiem, że się spotkałem. Ale mam nadzieję, że poszło ok. Gdybym zajął dosyć wysokie miejsce, na pewno byłoby to prestiż dla szkoły. No ale też takie duży sukces dla mnie, osobiście. Mam na imię Patryk, przyjechałem z Wolborza, też z technikum samochodowego. Każdy ma swoje szanse tutaj, prawda? Myślałem, że jestem dobry w tym, co robię. Chciałem spróbować swoich sił. Młodzież przede wszystkim może się wykazać swoją wiedzą, nie tylko tą, którą wynosi ze szkoły, ale także tym, co tak naprawdę jest ich pasją. Jeżeli chodzi o zainteresowanie, to ta ilość chętnych do uczestniczenia w turnieju systematycznie wzrasta. W tym roku ta ilość ta wyniosła 255 uczestników. Bierzemy tu udział, no powiem szczerze, od 5 lat. Mieliśmy nawet pewien sukces. Uczeń naszej szkoły 3 lata temu zajął trzecie miejsce. Każda rywalizacja uczy czegoś i powoduje, że młodzież chętnie sięga po podręczniki i w jakiś tam sposób tą swoją wiedzę próbuje poszerzyć. Mają uczniowie kontakt z szerszą motoryzacją, co nie każda szkoła zapewnia. Bardzo pocieszające jest to, że poziom turnieju z roku na rok wzrasta. Wiedza młodych uczniów, tych wszystkich młodych ludzi, uczniów jest naprawdę imponująca. Mieliśmy kilka pytań, które były skonstruowane przez naszych sponsorów. Jedna z firm produkująca automatyczne i zautomatyzowane skrzynie biegów do samochodów naprawdę kilka ciekawych pytań wstawiła. No i tam rzeczywiście już sam się zdziwiłem, że młodzież radzi sobie w bardzo dobry sposób z tego typu pytaniami.